Witam. Kilka miesięcy temu, jak może niektórzy z Was pamiętają, zrobiłem taki film, w którym zachęcałem do tego, żeby podlać rośliny zimozielone przed zimą. Kto podlał swoje rośliny, nie ma się czym martwić, natomiast jeśli ktoś pominął ten zabieg, może się zdarzyć, że jego rośliny zostaną uszkodzone przez tak zwaną suszę mrozową. Jest to zjawisko, które polega na tym, że rośliny zimozielone, czyli takie, które liście mają przez cały rok. Teraz te rośliny nie mogą pobierać wody przez korzenie, ponieważ grunt jest cały czas zamarznięty. Liście cały czas transpirują, odparowuje woda i ogólnie w tkankach roślin wody jest coraz mniej. Jeśli dłużej utrzyma się taka sytuacja, że grunt będzie zamarznięty i przez to rośliny będą tracić wodę, a nie będą w zamian za to pobierać jej przez korzenie, to może dojść do suszy mrozowej, czyli po prostu wysychania rośliny zimą. Wtedy takie rośliny często wiosną wyglądają nam na przemarznięte. Główna wina spada na mróz, ale niekoniecznie tak musi być, bo czasem jest tak, że po prostu rośliny wyschły przez to, że nie podlaliśmy ich jesienią. Oczywiście nie jest to zjawisko jakoś bardzo częste. Jeśli w miejscowości, w której macie ogród i te rośliny rosną, była wystarczająca ilość opadów przed tym okresem, jak nastały mrozy, no to nie ma się czego obawiać. Natomiast jeśli gleba jest sucha i przyjdą takie duże mrozy, to rośliny często po prostu wysychają. No w tym roku mamy tak naprawdę teraz prawdziwą zimę w lutym. W grudniu jej nie było widać. W styczniu zaczęła się ujawniać, a w lutym już przyszła taka zima, jaka powinna być u nas typowo, i prognozy wskazują na to, że taka sytuacja się utrzyma jeszcze przez wiele dni. Na szczęście stałe mrozy, nawet kilkunastostopniowe, nie są tak groźne dla roślin jak te jednorazowe, a na przykład gdyby było jednorazowo 25 stopni mrozu. Wtedy by mogły rośliny prędzej przemarznąć niż teraz, kiedy większość roślin już się przyzwyczaiła do ujemnej temperatury. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.